Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz raz jeszcze. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu w tym samouczku taką podstawową rzecz o Pythonie, mianowicie jak sprawdzić, czy on w ogóle jest zainstalowany i w jakiej jest wersji. Oraz będę chciał pokazać Wam instalację pierwszej aplikacji, z której będziemy korzystać, myślę, dosyć często. I ona jest pomocna w Pythonie. To nazywa się IPython, Ironic Python. Ma dwie wersje, wersję tekstową, wersję graficzną. Pokażę proces instalacji obu. Natomiast w naszej pracy będziemy używać raczej wersji graficznej. Moim zdaniem po prostu jest ładniejsza. Przypomnę raz jeszcze, działamy w systemie operacyjnym Linux. To jest Linux Mint, wersja 17.3. Moim zdaniem idealna do wszelkiego rodzaju działań programistycznych. A dlaczego? Otóż, żeby sprawdzić, czy mamy Pythona w Linuxie, najczęściej będziemy go mieli, ale powiedzmy, że chcemy sprawdzić. Tu na dole mamy takie okienko terminala i możemy sobie kliknąć, uruchomi nam się terminal. Tak samo jest w Macu. I tam również tak samo możemy sprawdzić, czy mamy Pythona. Otóż w linii poleceń wypisujemy najzwyklej w świecie słowo Python i naciskamy klawisz Enter. Jak widzicie, mam Pythona w wersji 2.7.6. Jest kompilowany GCC na Linuxie. Mogę w tej chwili nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-D i opuszczę ową konsolę Pythona, shell Pythona, bo nie będziemy w nim nic robić. Będzie nam potrzebne oczywiście do wykonywania skryptów, ale w samym takim shellu podstawowym nie będziemy nic robić. Mogę nacisnąć jeszcze raz Ctrl-D i terminal opuszczę zupełnie. Przypomnę, w Macu działamy tak samo. W Windowsach po prostu Pythona trzeba zainstalować. No ale dla tych, którzy będą chcieli tego spróbować pod Windowsami, odsyłam do strony python.org. Natomiast jak tutaj zainstalować oprogramowanie, które potrzebujemy? Pythona mamy, potrzebujemy IPython. Otóż zaczynając od menu start, w lewej części menu mamy u góry taką ikonkę, która jest oznaczona takim brązowym kwadracikiem z zielonym listkiem na dole. Ona może być w troszkę w innym miejscu, u mnie jest akurat tutaj. Zauważcie, że w prawym dolnym rogu, o mniej więcej tu, jak naciskam, nawet jak najadę myszką, to pojawi się menadżer oprogramowania, zainstaluj nowe programy. Więc po prostu klikam. Tutaj należy podać swoje hasło, które tworzyliśmy przy instalacji systemu i za chwileczkę uruchomi nam się menadżer oprogramowania. Ja sobie go, powiedzmy, przesunę i trochę powiększę. OK, mamy różne kategorie. Nas oczywiście interesuje kategoria programowanie. I tutaj w tym programowaniu mamy wiele różnych środowisk, różnych aplikacji, które moglibyśmy sobie zainstalować. No, ale nas interesuje dosyć konkretna, specyficzna rzecz, mianowicie IPython. W związku z powyższym tutaj mam takie okienko, mogę tu wpisać. To czego szukam? IPython i gdy nacisnę klawisz Enter, on nam wyszuka. O, ok, nie znalazł tutaj nic. W związku z powyższym wejdę w kategorię globalne i tutaj wpiszę IPython. Teraz nacisnę klawisz Enter. Jak widzicie, już mamy różne wyniki. Tak naprawdę nas interesuje IPython Qt konsole. O, tu klikam sobie dwa razy. Jest niezainstalowano, ale mam magiczny przycisk instaluj. Magiczny przycisk instaluj, jak widzicie, leci pasek postępu sobie na dole. Dosyć szybko to trwa, ponieważ nie jest to duży program. Wrócę teraz do wyników wyszukiwania i wrócę do naszego IPythona. Tutaj również kliknę instaluj, ponieważ potrzebujemy i jeden, i drugi. On już jest zainstalowany, ponieważ tak naprawdę instalując IPython Qt konsolę, IPython nam się również zainstalował. No więc mamy już to, możemy zamknąć. W tej chwili pokażę tylko w menu programowanie. Pojawia nam się
IPython ku tę konsolę oraz IPython. Możemy sobie wywołać IPythona i zauważcie, że mamy tutaj troszeczkę inaczej, ale podobnie wyglądające okno terminala, bo to jest IPython wersji terminalowej. Natomiast nas będzie interesował IPython wersji Qt konsole. I on jest również takim oknem terminala, tyle tylko, że graficznym. Ja po prostu bardziej to lubię i lepiej mi jest patrzeć na ciemny tekst na białym tle. Myślę, że Wam również. No generalnie rzecz biorąc, możemy sobie te okienka pozamykać, ale zanim zamknę, to jeszcze pokażę Wam, jak to działa. Możemy wpisać print hello world. No bo cóż by innego. Voilà. Mamy nasz pierwszy działający skrypt w Pythonie. Jedna linijka. To jest środowisko IPython, które pozwala po prostu wykonywać polecenia jedno po drugim i on od razu je wykonuje. Jak widzicie, tutaj opis rozszerzony interaktywny Python, czyli rozszerzona powłoka Pythona. Możemy sobie zobaczyć opisy, na przykład znak zapytania powinien nam pokazać opis. Proszę bardzo, kto chce, zachęcam do przeczytania. Chociaż przyznam się Wam, że ja nigdy tego całego tekstu nie przeczytałem, ale myślę, że warto. Dziękuję serdecznie. To tyle na dzisiaj, no bo tak jak obiecywałem, samouczki będą bardzo krótkie. Postarajcie się oczywiście to zainstalować u siebie. Pod Windowsami IPython i Qt konsola jest również dostępna, ale dosyć trudno się to instaluje. Natomiast no, jeśli chcecie, możecie poszukać sobie w sieci gdzieś tam jakichś samouczków. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Adam Jurkiewicz.